Cześć, nazywam się Mikołaj, mam 11 lat. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda typowy dzień dyrektora, co robi dyrektor i jak wygląda dyrektor? Typowy dyrektor na pewno nosi garnitur i lakierki, a do ucha ma stale przyklejony telefon. Jest zajęty i nosi przez sobą brzuch okrągły jak piłka. Do tego robi bardzo ważne rzeczy i jest ciągle aktywny. Ale że tak zawsze musi być. Spójrzcie na mnie, jestem dyrektorem OWSK, a nie mam garnituru, ani nawet okrągłego brzucha. Bycie dyrektorem nie jest łatwe i zabiera dużo czasu. Trzeba umieć pogodzić ze sobą różne obowiązki. Bycie dyrektorem nie jest łatwe i zabiera dużo czasu. Zastanawiacie się, o czym mówię? A tak, należy wam się wyjaśnienie. A wszystko zaczęło się tak. Kilka lat temu odwiedziłem mojego kolegę Szymona. Kiedy nasze mamy marnowały czas plotkując przy kawie, my zabraliśmy się ostro do roboty. Zrobiliśmy listę naszej klasy i po kilku chwilach było wiadomo, że zakładamy organizację OWSK, czyli organizację wychwytywania sympatii klasowych. Jeszcze tego samego wieczora jednogłośnie zostałam wybrana na dyrektora OWSK. Szymon został moją prawą ręką. Od początku wiedziałam, że aby organizacja mogła się rozwijać, potrzebujemy agentów, którzy mogliby popularyzować naszą ideę. Pierwszym agentem została siostra Szymona i mój kolega Mikołaj. Tym sposobem OWSK działał już w trzech lokacjach. Nasza szkoła i dwa przedszkola. A to był dopiero początek. Zrobiłem ulotki i kolorowe wizytówki, rozdaję je znajomym i rodzinie. Dzięki temu OWSK znany jest już w Waszyngtonie, w Londynie, a także w Akron, w Rydze na Łotwie oraz w Kętach i w Poznaniu. W wolnym czasie, poza tym organizuję imprezy i wtedy mój pokój zamienia się w klub muzyczny. Bilety rozprowadzam po bardzo przystępnych cenach i zapewniam rozrywkę pierwszej klasy. Nawet udało mi się namówić rodziców na specjalny sprzęt, a to wymagało czasu i wielu skomplikowanych zabiegów. W wolnym czasie, w czasie trwania Euro byłem oczywiście piłkarzem, pewnie jak większość z Was. Zrobiłem sobie koszulkę z numerem 10, a przy okazji pomalowałem też inne koszulki. Teraz mam problem ze znalezieniem białej koszulki na zajęcia z WF-u, ale za to świat jest kolorowy i niebanalny. Kiedy byłem mały, konstruowałem łodzie. W wolnym czasie kleiłem też samoloty. Zdaję mi całą półkę. Odkryłem, że kropelka klei ręce i umiem rozpoznać samolot z bardzo daleka. Ale kiedyś mama kupiła sobie kolorowe karteczki samoprzylepne, a ja zrobię z nich kilkadziesiąt pięknych papierowych łódeczek. Te właśnie łódeczki. Były wszędzie i było kolorowo. Dom zamienił się na kilka dni w wiele jezior. Oj, nie doleciał. Potem były porządki i wszystko wróciło na miejsce. Ale to nic, bo właśnie dostałam stare radio od cioci. Po kilku próbach udało się je naprawić. Niestety nie posiadałem potrzebnej mi części, więc działało kilka dni i no i zepsuło się. Wtedy rozebrałam je na kawałki i wiem już, co radio ma w środku. Bardzo chciałam zmonitorować nasz dom. Spędziłem godziny na Allegro, kompletując potrzebny mi sprzęt. Ale mama była nieubłagana. Nie chcę mieć kamer ani w domu, ani w łazience, ani przy lodówce w kuchni. Chwała Bogu, że sąsiad robi porządki i ma dwie córki zamiast syna. Dostałam więc kolejkę jeszcze z NRD, czyli mającą pewnie ze 40 lat. Tak zostałam modelarzem kolejowym. Mam już makietę w skali TT, ale aby się liczyć wśród modelarzy z krakowskiego klubu, muszę zbudować moduł w skali H0. Czasu coraz mniej. Chciałbym być kotem i całymi dniami wylegiwać się na słońce. Kot chodzi własnymi ścieżkami i nie podporządkowuje się nikomu. Też chciałbym siedzieć sobie w domu i oddawać się moim wciąż zmieniającym się pasjom.